prywatnego policjalnego studium farmaceutycznego w Toruniu. Witam serdecznie Państwa, drodzy absolwenci, witam Państwa, drodzy wykładowcy, gorąco witam Państwa, słuchacze pierwszego, właściwie drugiego roku naszego studium. I jesteśmy, jak zawsze, w tej pięknej sali mieszkańskiej Toruńskiego Ratusza i jestem dumny z tego, że tak wiele razy mogliśmy tutaj się spotkać i że w moim przekonaniu zachowujemy standard, wysoki standard edukacji, szczególnie w dzisiejszych czasach. Oczywiście zawsze są jakieś niewygodności, niedosyt, ale jak mówi stare pożegnanie, elity nigdy nie były liczne. W związku z tym cieszę się, że jesteśmy w tym gronie, w tej sali. Te 18 lat, no to tak jakoś charakterystyczna liczba. Państwo są 18 rocznikiem. No, nie będzie w sumie więcej tych roczników w naszym systemie edukacji niż 21, bo taki jest horyzont kształcenia tej specjalności, co nie znaczy, że zawód zanika, ale po prostu okresowo zatrzyma się szkolenie, co oczywiście jest w perspektywie korzystne dla Państwa. Życzę Państwu, żebyście spożytkowali te 2 lata i ten dyplom, który mam nadzieję wszyscy uzyskamy, do dalszego rozwoju i do dalszej satysfakcjonującej pracy. A jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu, drodzy wykładowcy, bo no, łezka się wokół kręci. No, pełnoletnia szkoła uzyskała, ale no, myślę, że patrząc na kolejny rocznik, który opuszcza nasze mury, no myślę, że i Państwo, ja mam ogromną satysfakcję i w sumie no, nie czuję mnie tych 18 lat na pewno. Natomiast w tym okresie no, nasz system edukacji przeżywał niesamowite przemiany. 5-krotnie zmienił się program nauczania, 4-krotnie zmieniła się formuła egzaminu, a jednak nasze podejście do Państwa, co mogę powiedzieć tutaj w imieniu naszych wykładowców, no nie zmieniło się. Przede wszystkim myślę, że staraliśmy się podejść do Państwa jak do ludzi, którzy no, skrzyżowali swój los z naszym w pewnym momencie swojego życia, z potrzeby, ze swoich planów, wynikających potrzeb. I zarówno my, Państwo, jak i Państwo nam sporo daliście. Bo szkoła to przede wszystkim ludzie, przede wszystkim te kontakty, które są taką ważną częścią naszego życia. Oprócz sumy wiedzy, którą nabywamy i jakiegoś dokumentu, który uzyskujemy, no te kontakty międzyludzkie dzisiaj tak rzadkie, takie cenne, no zagrają na pamięci i rozwijają nas. Także mówię to myślę w imieniu Państwa wykładowców, że dziękujemy Państwu za te 2 lata wspólnej pracy, wspólnego pobytu w tej szkole, wytrwałości, cierpliwości. I życzymy jeszcze raz na koniec no, dużo, dużo satysfakcji, radości, dużo tego szczęścia, bo jak no, mówi też pożegna, bo szczęście sprzyja lepszym i wydaje nam się, że no, powinno Państwu sprzyjać to szczęście. I tego Państwu serdecznie życzymy. A teraz o zadanie głosu w imieniu absolwentów poproszę Panią Sylwię Masłowską. Odpowiedzi. Prawda, że nawet po 5 razy, żebyśmy pomylić, żeby każdy był zadowolony ze swoich
jeżeli chodzi o wszystkie wiadomości związane z życiem szkoły. No i oczywiście panu dyrektorowi, magistrowi Waldemarowi Kancarzowi, że nas przyjął do szkoły. Wszyscy. Natomiast no jak ja się raz powtarzam, że tutaj satysfakcja jest po obu stronach. Ja również jeszcze raz dziękuję Państwu za taki wspaniały pobyt, za dużo uśmiechu, za taką wolę współpracy i jestem dumny, że tak niewielu z Państwa miało taką okoliczność w życiu, że no, skrzyżowało swoje losy z nami, bo jak powiedziałem, szkoła to nie jest budynek, to są przede wszystkim ludzie, a ja jestem no, dumny, że mogłem mieć swój mały udział w postaci organizacji, tych spotkań Państwa wykładowców i Państwa. Jeszcze raz chciałbym dodać otuchy i serdecznie pogratulować Państwa młodszym koleżankom i kolegom, czyli słuchaczom pierwszego roku. Jak Państwo widzą, nauka bardzo szybko przebiega i już za rok o tej porze Państwo zajmą miejsce koleżanek. I to jest pewne. Są Państwo na półmetku. No i w związku z tym życzę Państwu udanych wakacji i kontynuacji tych swoich planów rozwojowych w przyszłym roku. Proszę Państwa, tak się składa, że pani magister Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska i pani magister Maja Osiczko żegnają się z naszą szkołą w sensie aktywnych wykładowców. Ich plany życiowe tak przebiegają, że no nie będą mogły nam już aktywnie pomagać jako wykładowcy. A to się oczywiście zdarza. Jesteśmy cały czas tutaj przyjaźni, znamy się, spotykamy. Natomiast, ponieważ obie panie magister były z nami od początku, to ja osobiście w imieniu wszystkich serdecznie Panu dziękuję za tę część współpracy, jaka była między nami. Chciałbym poprosić Panie tutaj na chwilę i chciałbym w jakiś sposób symboliczny podziękować Panu. Świadectwo i bardzo poproszę panią
Daję fajkę.
Tak.